Safronowa. Szeszenina i Borodakowa z obejścia. Bardzo ładny atak. Po dobrym przyjęciu po prostu tak to się musiało skończyć. Rosjanki teraz w sposób łatwy zdobywają punkty. Nie mają problemów z przyjęciem. Dosyć szybkie rozegranie jest przez Szeszeninę. No i widzimy, jak kończą sobie z jednej nogi. Albo kiwają, albo atakują. Zenik źle. Świeniewicz wystawia, no ale piłka za darmo. Bełcik zatrzymana zresztą. Jeszcze raz Bełcik do Świeniewicz. No i ta Gamowa, która nie broniła, teraz broni raz za razem. Za darmo piłka. Zenik, Bełcik, jeszcze raz Świeniewicz. Brawo, Dorota. Skoro broni Gamowa, to postanowiła zaatakować na Safronową, która z nich posiada niższe umiejętności w obronie. Widzimy Agatę Mróz. To jest spokojniejsze działanie Caprara. Izabela Bełcik teraz na Państwa ekranach. Safronowa. Szeszenina, Godina. Był wyblok, ale nie było szans, żeby wybronić tę piłkę. Troszkę zamilkli polscy kibice, ożywili się rosyjscy. 22-16. Prowadzenie Rosjanek w secie czwartym. Zenik, Bełcik. Spudłowała Katarzyna Skowrońska. 23-16. Pojawia się Sylwia Pycia. Tak. Miejsce Katarzyny Skowrońskiej. Też myślę, że powinna Katarzyna złapać oddech. Też ma prawo być zmęczona. No, troszkę bym też pooszczędzał, jeśli miałbym już kogoś zmieniać, naszą Dorotę Świeniewicz. Ola Przybysz przyjmowała i skutecznie z drugiej piłki Izabela Bełcik. 17 punkt dla Polek. Izabela Bełcik w polu zagrywki. I przed chwilą prezentowała się Państwu, czy prezentował ją realizator Izabela. Brawo, brawo. Sylwia Pycia, brawo, brawo. Wbrew pozorom, taki każdy punkt zdobyty nawet wydaje się w sytuacji no, nie do pozazdroszczenia, albo w sytuacji bez wyjścia, jest bardzo cenny. Przecież Rosjanki też się męczą na tym boisku. Fadiejewa. Skrótkie. Dobrze wyblok. Bełcik. I brawo, 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 brawo. To jest 19 dla polskiego zespołu. Izabela Bełcik. Safronowa. Podjęła, że została wyręczona w przyjęciu. Gamowa. Gramy, dobrze. Dobrze. Izabela Bełcik. No, została zczapowana, mówiąc żargonem siatkarskim teraz. Jasia Mirek. Jasia Mirek. Piłka setowa dla zespołu rosyjskiego. Opuszcza boisko Joanna Mirek, w jej miejsce Małgorzata Glinka. Małgorzata Glinka. Zmiana powrotna. A na zagrywce Elena Godina. No. Tutaj przyjmowała Izabela Bełcik. Małgorzata Glinka, punkt 20. Wcale nie będzie to takie wysokie zwycięstwo, ewentualne wysokie zwycięstwo Rosjanek w secie czwartym, bo mecz jeszcze się toczy. No dziewczyny walczą tutaj, odrabiają punkcik po punkcie. Weszła na boisko Kabeszowa w miejsce Godina, więc chodzi o poprawę przyjęcia i obrony. Fadiejewa źle. Szeszenina, Safronowa z trudnej piłki, ale jednak bardzo znalazła miejsce. Tak, zaatakowała. A więc przegrywają Polki seta czwartego. 20-25. W całym spotkaniu remis 2-25.